Grzegorz Klaman to jeden z najwybitniejszych obecnie polskich artystów. Happening pod nazwą Cień był kontynuacją jego pracy z 2012 roku, kiedy to w języku Braille'a napisał na pomniku: wszystko jest złudzeniem, ale nawet ono jest odbiciem tego, co jest. Prawda jest w oczach patrzącego. Tym razem farbą nakreślił cień pomnika. Była tu Armia Radziecka, byli tu żołnierze, był tu garnizon, był tu pomnik i pomysł był taki, aby zostawić jakiś ślad dla młodych pokoleń, dla innych ludzi, którzy tutaj nie pamiętają tej historii, ale w taki sposób, który no, nikogo nie obraża. Grzegorz Klaman ma również pomysł na to, jak na dłużej zatrzymać to miejsce w pamięci mieszkańców Legnicy. W płycie rynku na trwałe umieścić z blachy okrętowej, takiej grubej, 2-3 centymetrowej, kształt tego cienia. I ten cień z blachy stalowej korodowałby i z czasem byłby rozniesiony na butach mieszkańców. Można by powiedzieć tak, że te złe wspomnienia w ten sposób utraciłyby już swoją moc, swoją traumatyczność i w ten sposób moglibyśmy powiedzieć, że przeżyliśmy to katarzys i odreagowaliśmy ten pobyt. Pobyt Armii Radzieckiej w naszym mieście kojarzy się jednak negatywnie będącym na miejscu przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że to przede wszystkim z ich inicjatywy dwóch Iwanów zniknęło z placu dokładnie 24 marca. Cieszę się, że zniknął pomnik. Nie chcę żadnego cienia nawet śladu cienia po tym pomniku. I martwi mnie to, że prezydent miasta buduje nadal lapidarium wdzięczności dla Armii Radzieckiej przed cmentarzem. Także niestety przenieśliśmy go stąd, przenosimy go gdzie indziej. A te akcje, no nie wiem, jakiej trzeba jakich łamańców myślowych, żeby to jakoś wytłumaczyć, co to za działanie artystyczne. Jedni zatem mówią, że o tym wątku historii powinniśmy kategorycznie zapomnieć, a inni chcą go pielęgnować. Stał tu kiedyś pomnik, który budził kontrowersje. Jedni chcieli, żeby został, drudzy, żeby go usunąć. Czyli mamy różne opcje polityczne, historyczne, prawda, jak traktować. No, monument jest czymś, co oznacza dominację, tak? Jest historycznym jakby aktem zapisanym w przestrzeni miasta. Pytanie jest teraz takie, jeżeli zmienia się polityka, zmienia się historia, czy wymazujemy wszystkie pomniki, czy burzymy różne monumenty? Mimo że pomnik rzuca już tylko cień na Plac Słowiański, to nadal budzi kontrowersje.